Aleksandra Siuciak, kierownik Biblioteki Muzeum Zamkowego Malborku. Za niespełna pół roku zakończony zostanie bardzo ważny etap inwestycji Malborskiego Muzeum. Koniec prac budowlano-konserwatorskich w budynkach ciągu gospodarczego na Przedzamczu Północnym oraz oddanie budynku do użytku. Przed nami kolejne wyzwania, wyposażenie i nadanie wnętrzom funkcji użytkowych. W ramach zadania powstanie tu m.in. nowa siedziba Biblioteki Muzealnej, do której zaprosimy Państwa już w przyszłym roku. Nowa przestrzeń zamkowej księżnicy, której powierzchnia wynosić będzie prawie 650 m², czyli dwukrotnie więcej niż dotychczas, została zaplanowana na trzech poziomach. W części piwnicznej zaprojektowano magazyn książek o powierzchni 200 m², wyposażony m.in. w system regałów przesuwnych, będący w stanie pomieścić stale przerastający księgozbiór. Na dzień dzisiejszy liczy on blisko 40 tysięcy egzemplarzy. Na parterze znajdzie się przestronna wypożyczalnia wraz z czytelnią, pracownia multimedialna, gabinet pracy indywidualnej oraz pomieszczenia służbowe dla pracowników, a także kącik dla najmłodszych. W holu przed wejściem do biblioteki przewidziano miejsce na wystawy czasowe oraz prezentacje zbiorów bibliotecznych. Na piętrze zaś znajdować się będzie przestrzeń warsztatowo-edukacyjna na potrzeby realizowanych lekcji bibliotecznych oraz innych wydarzeń organizowanych przez księżnicę. Do tych celów zaprojektowano salę konferencyjną oraz pomieszczenie warsztatowe. Na tym poziomie znajdzie się również jedno z ważniejszych pomieszczeń bibliotecznych, a mianowicie specjalnie wyposażony magazyn najcenniejszych zbiorów biblioteki. Dzięki realizowanej inwestycji Biblioteka Zamkowa, oprócz zwiększenia przestrzeni magazynowej, będzie mogła rozszerzyć wachlarz swych usług oraz realizować szereg działań, które w obecnej lokalizacji nie są możliwe.